Ilu potrzeba psychologów, żeby wkręcić żarówkę? Wystarczy jeden, ale żarówka musi chcieć, żeby ją wkręcić. Ten stary dowcip jeszcze z czasów studenckich mi się przypomniał w tym tygodniu, gdy dostałem takie dwa zrzuty od moich klientów, dwóch specjalistów, którym miałem poprawiać charakter. No, gdyby oni tak bardzo chcieli poprawiać charaktery, jak nie chcieli, to byliby już daleko w swoim rozwoju. I teraz oczywiście tak jak w tym dowcipie, skoro żarówka nie chciała dać się wkręcić, to iluż by nie było psychologów czy specjalistów, to wkręcić jej nie można. Ale słuchajcie, taka refleksja, która mnie naszła. Po pierwsze, jest jeszcze inny wymiar tej sytuacji z żarówką. Jeżeli żarówka się nie chce dać wkręcić, to i tak możemy stworzyć taką sytuację, żeby ją wkręcić. I tak też było z tymi specjalistami. To znaczy, jeżeli mieli problemy z charakterem, czyli z budowaniem relacji, z punktualnością, z sumiennością, no to jeżeli oni się nie chcieli zmieniać, co nam pozostało, jak to mówią, tam gdzie nie uda się edukacji, tam się uda procedurze. Czyli stworzyliśmy po prostu takie procedury, żeby ich pilnować. Czyli jeżeli jeden z nich niepunktualnie rozpoczynał swo nie swoją zmianę, to procedura, która wymaga od niego bycia 15 minut przed zmianą w zakładzie. Jeżeli drugi niezbyt regularnie dbał o relacje z klientami, to, to procedura, która wymaga rejestrowania i raportowania tego, kiedy i z kim miał jakie, jakie relacje. Czyli reasumując, faktycznie, jak w tym starym żarcie, jeżeli. Psycholog ma wkręcić żarówkę, to ona musi chcieć, to prawda, ale biznes to nie jest kozetka psychoterapeutyczna. Nawet jeżeli pracownik jest oporny na samorozwój, no to możemy stworzyć sytuację, która nakłoni go do tego, żeby znaleźć sobie wolę do zmiany.